Halo, halo mordeczki, siemaneczko, z tej strony oczywiście Brączuś, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Firefighting Simulator razem z Adasiem. Witam serdecznie, ładnie przeczytałeś nawet. Tak, tak, nawet mi się udało, słuchajcie, dzisiaj nazwę tej gry w pełni przeczytać. No, oprócz Adasia jest z nami oczywiście Tom Bill, także standardowa ekipa, słuchajcie, ta sama zmiana, co na Adasia odcinku, na który bardzo serdecznie oczywiście zapraszam. Mamy, słuchajcie, kolejną misję, jest to jedyna misja, która jeszcze była nie zrobiona, tak jakby. Także podejrzewam, że ona nam odblokuje kolejne akcje i za nią jest aż 1000 PD, także prawdopodobnie... Biurowe wypalanie ściernika w solcu, tak? Tak jest, dokładnie. Także no, prawdopodobnie, słuchajcie, będzie dosyć konkretna akcja, tak przynajmniej mi się wydaje. I po zdjęciu widziałem, że jakiś biurowiec będzie się palił, tak że będziemy musieli wbijać tam do środeczka, także będzie ciekawie, tak przynajmniej mi się wydaje. No dobra, rozpoczynamy i lecimy, słuchajcie. Nie wiem jak daleko, bo nawet nie sprawdziłem trasy, ale myślę, że nie będziemy musieli jakoś super daleko jechać. Jedziemy oczywiście T-Rexem, no i spróbujemy dzisiaj coś tu podziałać z tego, z tej drabiny. Słuchajcie, pograłem sobie troszeczkę poza odcinkiem, w końcu pograłem sobie troszeczkę poza odcinkiem i ogarnąłem to, jak to tam wszystko działa, jak się to wszystko przełącza. Słuchajcie, no człowiek się uczy na własnych błędach, także nie ma co tutaj gdybać, tak? Wszystkiego trzeba się po prostu w tej grze nauczyć. No i dobra, załadowało nam się i jedziemy we dwoje. No, podejrzewam, że będziemy jechać na dwa wozy, bo jednak jest to jakaś konkretna akcja, tak jest. A, półtora kilometra tylko jest. Wyjeżdżamy, słuchajcie, z remizy, także elegancko. No i lecimy na dwa wozy, bo jest to dosyć gruba akcja. 1000 PD prawdopodobnie na wszystkich. No coś grubego, no bo ogień, znaczy dym jest wyższy niż góra na to. Na wszystkich odcinkach, słuchajcie, które nagraliśmy dla was, prawdopodobnie mieliśmy chyba tylko jedną akcję, gdzie było 1000 PD. Tak, no mi się u ciebie wydaje, tak, u mnie wtedy z tym magazynem, tak mi się wydaje, że to było wtedy, nie? A poza tym robiliśmy takie, wiecie, misje gdzieś tam za 500, za 750 chyba też coś się trafiło. Jakaś tam była też za 250, ten pożar śmietnika, także wiecie, robiliśmy takie mniejsze akcje i takie średnie. A tych większych akcji jednak tutaj w tej grze wydaje mi się, że jest znacznie po prostu mniej. A gdzie tu widziałeś dym? O kurde, ty! Ja tak teraz patrzę, że ten dym tam tak dosyć wysoko jest pokazany. Ciekawe, czy my nie będziemy musieli mordo do jakiegoś biurowca wchodzić, nie? Tak to fajnie by było i fajnie by było, żeby w końcu też wykorzystać chociaż poczekaj, bo ten biurowiec tak mi się wyłania. Nie, z dołu to idzie, więc nigdzie nie będziemy musieli wchodzić. Nie, bo tak wiesz, jak jechaliśmy z daleka, tak, to miałem wrażenie, chłopie, że ten ogień... myślałem, że tam gdzieś jakieś 40 piętro tego wieżowca, a to proszę bardzo, wszystko z dołu idzie, więc... zobacz, ty! To jest jakieś stare biuro. To się wydawało taki wielki ten, wielki dym, a to wcale nie jest takie wielkie. Dobra, bo to jest... Ja pierdzielę! Ja pierdzielę, chłopaki! Tutaj idziemy do... Widzisz, co oni robią? Wchodzą w ciebie, ty. Chcę później, bo oni tam... Nie wiem, ten się, kurwa... Co za chłopy, ty, kurwa, wiesz, że ma oni na środek drogi wychodzą. No oni zachodzą po chodniku, zadowoleni. Ale dobrze, że wiesz, przynajmniej mi odbiło od nich, nie? Dobra, słuchajcie, no... Serio? Szybki czas upłynął, no właśnie czekałem na dobra, to. Dobra, to nic. Ogólnie jest pożar w środku, także raczej gaszenia z drabiny nie będzie. A kurde, szkoda, bo myślałem, że będziemy coś z drabiny gasić. No ale dobra. No nic, lecimy, trzeba działać. Bierzemy linię gaśnicze, bierzemy oboje linie gaśnicze, mordo. Ja daję jednemu, żeby wziął łom i drugi też chyba. Może drugiemu dam gaśnicę. Coś takiego, tak zrobimy chyba. Dobra, pomijamy sobie to. Szkoda czasu. Ogarnąłem też tutaj, ogarnąłem też ten szybki system, jak tutaj dawać im, żeby oni... Dobra, jedynka linia gaśnicza, dwójka, bierzesz łom i lecisz z nami. Dobra, ja biorę też linię gaśniczą. Ja idę zobaczyć, czy z drugiej strony budynku można odciąć prąd, czy też nie. Dobra, teraz tak. Prądownica. Cyk, podłączamy sobie tutaj. Dobra. I wyposaż się w prądownicę. Dobra, dawać. Idziemy. Ej, czekaj. Kurde, nie podłączyłem węża. Dobra, oni chyba mają zasilanie już podłączone, także jest elegancko. Ty, Adaś, tak. Powiedz mi... Wziąłeś coś, czy nie wziąłeś nic? Nie, bo myślałem, że jest na budynku, a ono jest prawdopodobnie w budynku z tyłu, odcinanie prądu. Bo dobra, mamy poszukiwanie i ratunek, więc prawdopodobnie no, karetka stoi, więc na pewno, słuchajcie, będą tutaj osoby poszkodowane, tak? Boże, chłopu wchodzi, chłopu do środka, prosto w ogień. Poszkodzone jest tam ktoś? No, wchodzimy, wiesz co, nie wiem, bo ty, jak mamy już dwie linie zrobione, to ty byś musiał ewentualnie się do tego drugiego wozu podłączyć, nie? Mhm. Jeżeli byś chciał. Dobra, tutaj jak to jest z drzwiami, zamknij drzwi, tutaj możemy otworzyć czy nie? Dobra, wywalaj. O, dobra, mam prąd, więc to najważniejsze, dostałem się do tego. Dobra, prąd odcięty, więc jest elegancko, ja tutaj na razie... Oczekiwanie i ratunek, dobra, mam też kobitę, tam gdzie? Popa.
od razu tutaj. Dobra, tam słyszę, że jest ogień. My tu na razie mamy... Na razie jest pusto, także jest git. Boże, jaki tu dym, dobrze, że otworzyłem też drzwi stąd. To od razu ten dym wyjdzie. Tutaj mamy też pusto, jest pootwierane wszystko. Ja sprawdzę tylko, czy tutaj czasem nikogoś nie ma. Dobra, wyważ te drzwi. Ja już idę z kimś, więc na spokojnie. Dobra, gościu, wyważa mi. Dobra, kibel czysty, elegancko. Więc nikogo nie ma, musimy iść do góry chyba. Tak mi się wydaje, że tutaj chyba raczej... największa ogień jest na górze. Tu słyszę, coś się jara. Ej, dobra, mamy gościówę, jest... Znaczy gościu, tu jakiś leży. Czekaj, ty jaki jesteś? Ty jesteś dwójka. To bierz go. No, niech on idzie. Dobra, myślę, że ja wtedy mogę się już podpinać pod... Chłopie, słyszę ogień. Słyszę ogień, gdzieś się coś jara, nie? Dobra, ten idzie. Dobra, teraz może tak. Może wezmę... na chwilę. Słyszę cały czas ogień, nie? Gdzieś tu wchodzę, ale kurde... O dobra, tu się jara. Biuro się tutaj pali. Ale to sobie poradzę z tym. Widzę, że się leje z góry, to znaczy, że... A, nie, nie jest duży ogień, także powinienem to ogarnąć tutaj raz już sam. Ale tam w sumie jest jeszcze mordo dużo ten, dużo drzwi zablokowanych, nie? Tamten poszedł zanieść ogólnie ten. Tak, tak, tak. Nie wiem, on ją zaniósł w ogóle, czy nie zaniósł tak, jej? Tak, szedł. Jak ja byłem na dworzu, to on szedł. Ale nie wiem, czy ją zaniósł. Dobra, mordo, ej, weź się odsuń. Odsuń się, bo ja muszę drzwi otworzyć tutaj, a to je wywali. Proszę. Uważaj. O! Ale to jebnie. O! Ale poleciała pula. Tylko teraz pytanie, czy on ją na pewno zaniósł, nie? Bo ja mu, dobra, wiesz, ja w trakcie, tego jak on zanosił, dałem, żeby wyważył mi drzwi, więc nie wiem, czy on, wiesz, ją zostawił po prostu na środku drogi, czy jak to tam wygląda. Bo cały czas mamy poszukiwanie i ratunek, nie? On wychodził z domu, ja wchodziłem, więc on szedł z nią, ale pewnie nie wręczył ich. Bo też pewnie trzeba mu powiedzieć, żeby tam to zrobił. Cały czas mamy poszukiwanie i ratunek, wiesz co, jak my długo nie znajdziemy tych poszkodowanych, to nam misję anuluje, nie? Trzeba, dobra, wiesz, od razu się skupić na pierwsze, co na tym, nie? Na szukaniu. Także w razie czego, mordo, podejdź do drzwi i naciśnij jedynkę albo dwójkę, to oni przyjdą ci z łomem wyburzyć, nie? No ja, bo oni mają już to wręczone, ja idę zobaczyć. Ja pierdzielę, jak tu się pali, nie mogę wejść. Wiesz, co ci powiem, że jeden i drugi stoją z łomem, więc prawdopodobnie jeszcze ktoś jest uwięziony. No to weź, naciśnij na klamkę i daj jedynkę albo dwójkę. Oni ci wyważą drzwi, wtedy tam poszukaj, bo tam jest na dole dużo drzwi zablokowanych, nie? A ja tu spróbuję wtedy dogasić ten pożar, który tu jest. Myślisz, że tutaj na... Nie no, na dole to są wszystkie drzwi pootwierane. Ale wyżej. Na piętrze. No wtedy. Na piętrze, tak, na piętrze, bo ja na dole wszystkie pootwierałem. Aha, dobra. Jak to się tu jara, kurwa, to jak te komputery się palą, chłopie, jakby jakieś łatwopalne były. O, dobra, gitara. On ci to rozwali. No ja nie wiem, no postaram się tutaj to dogasić, mam nadzieję, że sobie poradzę sam. Otworzył ci? No drugiego też biorę. No obydwaj z łomami stoją, to niech działają wtedy. A ty masz gdzieś linię gaśniczą, czy nie? Nie, ja z gaśnicą chodziłem, żeby tak na szybko ugaślić. Ale panowie, ej, no przecież dałem im, żeby kurna... Aha, serio? Chłopie, to się mi się nie chce dogasić tutaj, nie? Pusta gaśnica się odrodzi za 3 minuty, no tak, no jak jest pusta, to... One się dosyć szybko, te gaśnice, kończą, nie? No, ale wiesz, to coś tam ogarnąłem. Czaisz, że kazałem im, żeby mi otworzyli stołem na dworzu? Co? Nie gadasz, że dowódca to musi robić, co nie? Co ty gadasz? Nie, no ma, no dobra, dowódcę rozwalę to. Poczekaj. Teraz biegnie, czaisz, a wcześniej nie szedł. Chłopie, nie mogę tego dogasić tutaj, nie? Czekaj, ja najpierw zacznę z tymi poszukiwaniami, bo to jest też bardzo ważne. Jest, dobra, znalazłem. Masz kogoś? Tak. Dobra, Boże, ile osób, jedna głowa wystaje na zewnątrz, niedobrze. Ale jedna osoba czy więcej? Jedna na razie widzę. Bo w razie czego, wiesz, przyjdę, pomogę, nie? Nie no, tutaj gdzie jest ogień, to raczej by nie dali osoby tej. Nie, wątpię, nie? No, takim zamkniętym tym są. Ten otworzył tu, poczekaj, zobaczę, bo on stoi i się patrzy. Nie, tak, tu gdzie otworzył, jest wszystko git. Kurwa, nie mogę dogasić tego ognia, który jest nade mną tutaj. Okej. Okay. Jakby mi się udało to zgasić, to... O! Dobra, udało się, zajebiście. Bo muszę wleźć do środka, nie? Gotować w punkcie zbiórki, także oni tam będą czekać tak, na wiedzie na polecenia. Stoją, możesz czekają. Im... Czekaj, ja może, wiesz co, dam jednemu, żeby wziął linię gaśniczą. Co? Żeby on mi przyszedł tutaj pomóc gasić, nie? Dobra, okej. Okay. Ja muszę iść, jest bardzo wolno, idę z tą babką.
Bo ja tu ogólnie to jest ostatnia osoba? Nie. Sam raczej tego nie ogarnę. No to pozdro. Nie, jeszcze więcej? Jeszcze. Nie gadaj. Teraz jestem w szoku. No to masz w razie czego jeszcze tego jednego złomem, to niech ci rozwala te drzwi tam na dole, tak, nie? Tak. Bo ty wziąłeś dwójce, dałeś, dobra. Tak, dwójce dałem. Ja się jeszcze przeglądam tu wszystko. Dobra, tu jest jeszcze. Masz kogoś? Najgorsze jest to, że oni są tak pochowani za jakimiś meblami i nogi im wystają poza budynek. Tu głowę. Nie, no ja próbuję, ja spróbuję sam tutaj tą górę dogasić, ale nie wiem. Po raz pierwszy coś takiego widzę, żeby było czterech poszkodowanych czy więcej. No wiesz, to jest biurowiec, mordo, no to też się nie ma co dziwić, nie? Więc tak trochę realnie to zrobili. Kurwa, ten przyszedł z tą linią gaśniczą, czy nie? Widzę, że dwie są pociągnięte, więc... Dobra, jest, gasi tu u mnie, jest, gitara, dobra, jest. Super. Prosto w ogień wpierdzielił się, nie? Starto docelowe miejsce gaszenia. Dobra, we dwóch to powinniśmy to ogarnąć tutaj. Powiedz, że to już koniec, bo jak nie, no to będzie ciekawie. Wiesz, tu u góry są jeszcze drzwi, mordo, aha, nie? Aha, no to jedziemy jeszcze? Dalej. Mhm. Jeszcze więcej jest? Tak. Przez okno lejecie wodę, mój Jezus. Mordo, tutaj u mnie u góry, weź tego gościa tak, i dawaj tu do góry, bo tu jest dużo drzwi pozamykanych, nie? No, najpierw ten pierwsze piętro chcę do końca oblukać, bo to jest podstawa, co nie? Żeby sobie iść krok po kroku, bo jak nie... No. Proszę otworzyć drzwi. Dobra, my będziemy mieli teraz... Z każdym tym są ten chyba ludzie. Znowu masz kogoś? Tak. I to wszystko na tym pierwszym piętrze. Dobra, my mamy dogaszone jedno pomieszczenie. Idziemy proszę gasić to, teraz drugie. Dobra, dawaj. Na tym piętrze chyba mamy wszystko. Więc ja zaraz na drugie piętro wtedy biorę tego gościa z łomem i... No, bo ja tu widzę, tu są drzwi pozamykane, także... Może, że nie będzie tam nikogo, ale wątpię, jeżeli na tym pierwszym piętrze były trzy osoby, to... Chociaż jak tam jest dużo ognia, to może nie być tego. Kurwa, jak ty tam wlazłeś? Chłop wszedł do środka, jak ja próbuję wejść do środka, to są poszkodowani, mówią jeszcze, więc chyba jeszcze coś tam będzie, bo jakaś informacja była. Dobra, jednak nie. Masz? Tak. Dobra. Koniec. Gitara. To teraz, no nie wiem, dawaj tą gaśnicę wtedy i dawaj tu do góry, jo, nie? Jo. Czekaj, ja dam jedynce... jedynka, żeby się wyposażył w gaśnicę też. Jo. Ale łomem rzucił, a zadzwoniło, co nie? Skuba, nie. Bo w tym Viperze chyba... Znaczy nie, to jest Viper? Nie. W tym naszym wozie, w którym my jesteśmy... Boże, tam coś za oknem się pali chyba. Firanki się palą, chłopie, wszystko się... Dywan się pali, kanapa się pali, wszystko się pali. Boże, choinka się pali. Tylko to pomieszczenie zostało? Tak, chyba tak. Znaczy tam jeszcze pomieszczenia są jakieś pozamykane, ale nie wiem, czy tam się... Tam chyba się nie jara w środku. Czemu on się pyta jeszcze, czy jest ktoś? Przecież już nikogo nie ma. Wszystkich mamy już zebrane przecież. Zapraszam serdecznie. Dlaczego on nie gasi? A może trzeba mu powiedzieć, żeby też gasił? Wyposaż się i podążaj, przerwij, porzuć. Ty, no nie da się. Ja nie wiem, czy czasem nie jest to też tak, że wiesz, że on gasi tylko gaśnicą w tych miejscach, gdzie trzeba gasić gaśnicą, nie? Tak. No jak nie, to sobie wezmę od niego. W razie czego wiesz, przyniósł gaśnicę, to w razie czego weźmiesz od niego, nie? Tak. Ej, czemu? Gdzie ty poszedłeś? Kurwa, wracaj tu. On poszedł na punkt zbiórki, seria. No tak, bo wiesz, jak on nie ma co robić, to będzie wtedy na punkt zbiórki, nie? Nie wiem, co nacisnąć, żeby mu dać gaszenie. Okej. A dobra, myślę, że już powinniśmy to ogarnąć tutaj, na spokojnie. Mi się już kończy ta. No to weźmiesz od niego. Od on niego jest cały czas, czy nie? Kurde, uciekli. To daj dwójkę naciśnij, nie? I on przyjdzie z powrotem. Nie dostanę się do dowódco. Zamień gaśnicę, dzięki. Ja pierdzielę, ale ogólnie powiem ci, taka dosyć wymagająca ta misja, nie? No jak tak patrząc, to naprawdę fajnie, ale dobrze, że te gaśnice się odnawiają. Tak. To jest ten plus taki, bo... Można to wyłączyć w ogóle, nie? Jakbym to wyłączył, to by się nie odnawiały. To jest jedyny też plus, no bo wiesz, tą jedną najpierw gaśnicę wziąłem, ogarnąłem potem poszkodowanych i już był ten taki luz, co nie? A ten tu, gdzie jest ten z lizią gaśniczą? Nie wiem, nie widzę go. Yes, sir. No dobra, gadam jest tutaj. No nie wiem, mam nadzieję, że to jest ostatnie pomieszczenie, że raczej już nic więcej nie będzie. Kurde, nie mogę przejść przez was. Ja tu ugaszę to. Kurde, boję się, że... Za tą ścianą tam coś jeszcze jest. No ale skąd tam by coś było? Przecież tam już nie ma pomieszczenia chyba. No ciekawe.
tak nie, dziwnie to wygląda, jakby tam się coś paliło, nie? Tu jest, bo tu jest niesforsowany ten. On ma coś, żeby to ogarnąć? Nie. Czekaj, jedynka. Wyposaż się w łom i dawaj. A co, są jeszcze jakieś drzwi zamknięte? Tak, tak, tak. Ja akurat są takie jeszcze, wiesz, podłoga jest taka czarna, więc boję się, że tam może być coś. Dobra, dawaj, dawaj, gościu. Biegaj, biegaj szybko z tym łomem. Wy już ugasiliście, czy jeszcze? Tak, już mamy ugaszone. Gdzie te drzwi są? Tu obok, więc. No dawaj, gościu, biegnij, biegnij, biegnij. Nie tu, gdzie ty idziesz? No kliknij mu, ty... na które drzwi? Te? Tak, te. No to wyważaj. Jo, tu się jara na pewno, słyszę, że tam się jara coś. To jest duży budynek, znaczy duży pokój. Ty, kurwa, my w ten sam pokój wleciliśmy. Tu się pali, w tym pokoju. Tu, te drzwi. Te drzwi mu. Gdzie on jest? Dobra, ej, czekaj, bo ja muszę to sam zrobić. Bo tych drzwi się nie da otworzyć, kurwa, gdzie jesteś? Dawaj ten łom. No ja teraz mu klikłem. Jo? Aha. No, serio? Nie otworzy tego? Dobra, to otworzę, odsuń się. Odsuńcie się, bo to pierdolnie. Oho. Ten tu stoi! Ja, on zadowolony tam. O kurwa. Chłopie, odcięło nam drogę wyjścia, nie? Ale tutaj jakieś rozwalenie... Pod drą. Jak tu się hajsuje? A ten się patrzy. Jedynka, wyposaż się w gaśnicę. Pierdolną ten łom i wiesz, przyniesie w razie czego tobie kolejną gaśnicę, nie? Tak. Ej, ale gdzieś jeszcze się pa... Nie, dobra, wykonane. Tu, widzisz kurwa tą ścianę? Że normalnie tą ścianę moglibyśmy rozwalić. I przejść. No? Jeszcze coś takiego widzę. Ej, ale udało, mordo, udało nam się chyba to zrobić nawet w czasie, tak mi się wydaje. Nie, szybki czas chyba misji upłynął. Kiedy? Tak mi się zdaje, że wyskoczyło. Ja nie widziałem tego, albo byłem tak skupiony na gaszeniu, że nie widziałem tego. Tutaj ogólnie jedna z cięższych misji, bo no, taka jedna jednak samo poszkodowanych dużo było. Czterech chyba, nie? Czterech poszkodowanych było, tak mi się wydaje. Nie, czterech na samej górze, a chyba na dole też byli, więc... Czas jazdy średni? Pięć. A, czas misji też średni, czyli nie daliśmy rady zrobić. No nie, też nie, no to jest, kurde, razem wyszło nas 15 minut, więc to i tak spoko. Inaczej, moim zdaniem, czasowo dobrze wyszliśmy. 5 osób uratowanych, ja pierdzielę. 20 otwartych drzwi, 22? Mhm. No, na samych piętrach to już jest po dychu. Pomieszczenia oddymione 5. Musimy pamiętać, żeby te okno rozwalać, żeby te pomieszczenia się oddymiały, nie? Ale ogólnie i tak wydaje mi się, że dosyć fajnie to poszło. Nie, fajnie. Biurowe wypalenie zrobione. Okej, co nam się teraz odblokowało? Odblokowało nam się... Nie, dym nad domem robiliśmy, nie? Dym nad domem... Czyżby się nic nie odblokowało? Szukaj po całej mapie, na pewno coś jest. Nie wierzę, że nie ma. Tym bardziej, że ja chyba zostawiałem po moim odcinku 2. No w twoim odcinku robiliśmy pożar śmietnika, kominowy chaos robiliśmy też. Tak. To mam, no to są zaznaczone, to masz to mi pokazuje, że mam zrobione te misje, nie? No, to na biało, nic na biało mam dym nad domem pokazane, ale to jest chyba, nie wiem czy my to robiliśmy. Może, że nie robiliśmy. Ja coś kojarzę, dym nad domem, poczekaj, gdzieś tu było coś. Ale szopa, nie, stabilny dach, to pamiętam też robiliśmy. Szykuj się na kłopoty. Może, że kolejna jest coś w podobie taka, no, no nie wiem. No, może być ogólnie coś w podobie, właśnie kolejna misja. No jeżeli jest na biało, no to nie robiliśmy, no bo nie wierzę w to, żeby gra się tak pomyliła, bo na razie się nie myli, więc... Ej, kuf z górzą, co to jest? Nagroda, 250 PD. Też jest na biało? Tak, na biało jest, no. No, to na pewno nie robiliśmy. Gorączkowy remont cemu. Ale to jest jakaś ogólnie misja taka, widzę, chyba dosyć słaba. Ale gdzieś no to możesz trzeba... na koniec zostawić ją. Nie, wtedy. Wezmę teraz. Gdzieś trzeba biec ogólnie, nie? A, dobra. Ja to widziałem. To na pewno nie robiliśmy. A jakie zajebiste autko nam się odblokowało w ogóle. Bo to trzeba prawdopodobnie pójść z gaśnicą. Gaśnicami. No, o. No weźmiemy to. Fajne, pojedziemy, zobaczymy, to. Nie? Bo tak, kurde, ten dym nad domem mi się kojarzy, że ja pierdzielę, że my to robiliśmy. Ta nazwa mi się w ogóle kojarzy, dym nad domem, może, no ale jeżeli podobne, nie będzie... Albo się, gra pomyliła i dwa razy to jeżeli samo. Jeżeli no, nie będzie nic do zrobienia innego, no to będzie trzeba to zrobić, nie? Tak? O kurwa, ale mamy może daleko, może to będzie nie? też... O Jezu. Ile? 6 kilometrów? 7 i 7. 7 i 7 kilometra? Tak jest. No to słuchajcie, mordeczki, mamy trasę, no. Teraz, no, najdłuższa, nie było takiej. Teraz wam pokażę, jak się powinno jeździć tym wozem strażackim, nie? Tak. A ja wam pokażę, jak się powinno czytać instrukcję. Będziecie, mieli przyuczenie, no ale to wiesz, to jest miejsce za 250 PD. Więc... Tak, no to jest tylko dojazd. Pewnie bierzemy gaśnicę, idziemy gdzieś w góry i coś gasimy. Tak ja czuję.
No ja, bo jedziemy samochodem, który na sobie nie ma wody w ogóle, więc tylko i wyłącznie gaśnice wchodzą w grę, nie? Ale widzę, że trasa jest chyba dosyć łatwa, więc powinniśmy to w miarę szybko ogarnąć. W miarę szybko powinniśmy dojechać, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest pierwszy zakręt, więc niedobrze. Mi już pokazuje 4 mile, bo cały czas sobie nie przestawiłem. Jakoś tak, nie wiem, przyzwyczaiłem się do tych mil. Ej, tu nie pojedziesz. No nie, no ja mam pokazane prosto. Aha, serio? A ja mam prawo. A tam była droga zamknięta. West Highway. Mi się cały czas zbugowało i cały czas pokazuje, że mam się zawrócić. Serio? Więc nie pomogę ci jako twój kompan. A i powiem ci, że to auto jest bardzo podobne też do tamtego, co jeździliśmy na twoim odcinku, tylko jest dużo krótsze i chyba się łatwiej tutaj tym manewruje niż tamtym, nie? No i myślę, że będzie też szybsze. Ja ogólnie już widzę dym, nie? Widzisz ja go? Widzę, co to tam? No. No ciekawe jest. Trzeba będzie pewnie dojechać na jakąś polną i tyle. No nie pomogę ci, bo mi cały czas pokazuje, że mamy zawrócić, więc dziwna raczej sprawa. Raczej nie będzie ani osób poszkodowanych, ani nic takiego, więc tylko podejrzewam, weźmiemy gaśnicę i lecimy ten. I lecimy gdzieś tam, tak jak powiedziałeś, w góry, nie? Centrala do Norieny przyjęłem, potwierdzam. Dobra, nie ma problemu, my zaraz dojeżdżamy, jeszcze 3 mile zostały. Trzeba 5 km. Ten dym mi zniknął. Aha, dobra, tam za górę jest wyłania się, bo jesteśmy niżej. Ale teraz pokazuje mi drogę, więc się ale fajne jest to, że cały czas lecimy autostradą, więc powinniśmy szybko dojechać. Tak, no myślę też dlatego to fajnie będzie wyglądać. Ta akcja czasowo 2 minuty na razie. No liczę 4 minuty do jazdy, 4,5 coś takiego. A potem 30 sekund misji samej. No my mieliśmy rekord 59 sekund na razie, więc do pobicia. Oby było do pobicia. O proszę, trzeba bić na nich i jechać z tematem. Rozjeżdżę się, korytarz robić mi tutaj. Tutaj tego, korytarz życia jest robiony. Proszę, jest dobra. A wkurza mnie to, że jak to robię, to nie mogę skręcać, nie? To jest takie denerwujące, tak, że dlatego naprawdę. Dlatego ja tyle wypadków zrobiłem w pierwszym roku. No, bo pewnie trąbiłeś cały czas. Tak. I tak to wyglądało. A gdzie to jest? Tam na zamknięciu. Tam gdzieś kopię na jakiejś górce, to widzę. A skoro pisało ku wzgórzem, no to prawdopodobnie w ogóle nie będzie tam dojazdu na to, nie? No, w ogóle beka będzie, jak my dojedziemy te 3 km, a potem z buta jeszcze będzie trzeba zapierdzielać, nie wiadomo ile. Więc trzeba tak, ogarnąć gaśnicę, trzeba ogarnąć no jakiś łom, bo też nie wiadomo co będzie. Myślisz, że łom? Kurde, jednego z tych naszych można by było, żeby on miał łom. No bo też, to ja teraz mówię, że mielibyśmy biegnąć kilometr. Zależy ile my w ogóle mamy gaśnic tutaj, nie? Tak. Możemy wziąć łom, bo jak to się okaże, że to kurwa jakaś chatka w górach, nie? No i to, żebyśmy zawracać, bo dym mamy za sobą. No gdzieś w lewo będziemy chyba jechali, co? Więc pewnie, jo. Jo, jest w lewo, dobra, ja już widzę. No dobra, to weźmiemy, my dwoje weźmiemy gaśnicę. Jednemu damy też gaśnicę, żeby wziął, no, a jeden no weźmie łom. No. No może, że będziemy widzieć, co to jest, więc... Wtedy nie będzie trzeba. Proszę skręcać w lewo, 2 km dostały do celu. Victoria Springs. Kurde, jak my dziwnie jedziemy w ogóle tam, nie? Pierwszy raz jedziemy tymi okolicami, więc nawet lepiej. Ale ogólnie fajnie, że w tej grze też ta mapa jest taka dosyć mocno rozbudowana, nie? No właśnie, z jednej strony masz rację, bo wiesz, jakbyśmy mieli jeździć po kilometr, dwa, cały czas w tym samym obrębie, to byłaby sensu, nuda, nie? A tutaj tak, a tak wiesz, jedną misję sobie weźmiemy, gdzie jedziemy bliżej, drugą misję sobie weźmiemy taką, że gdzie jedziemy dalej i to też spoko się komponuje ze sobą, nie? Mhm. Dobra, tutaj w lewo teraz. O kurde, tymi takimi uliczkami będziemy cisnąć. A nie, tu prosto, myślałem, że tu w lewo będziemy musieli. Kurwa, ja nie myślałem, że my na jakieś osiedle, chłopie, będziemy wjeżdżać. Masz, no, osiedle ku wzgórzom. Tak się nazywa. A już zaraz widzę, no bliżej, mi już pokazuje pół mili, więc... A już kilometr niecały. Zaraz jesteśmy. No ale ciekawe. Mnie wydaje się, że to jest jeszcze dosyć daleko, więc... Zdaje się, że będziemy ładnie biegli, jeszcze no. Z kilometr biegu, co nie? Kardio jak nic dzisiaj. Tak to wygląda, nie? Tak, ale nawet pokazuje, że dojeżdżamy do końca drogi i koniec. I dalej trzeba będzie dobiec. A daleko chyba nie jest. Nie jest daleko. Ale nie jest to jakieś mega daleko. Dobra, tam trzeba gdzieś wejść. Nice. Teraz tylko gdzie mamy zaparkować? To jest pytanie ze 100 punktów. Tutaj. Prawo, dobra. A, bo jest wejście, dobra. Pasuje mi. Dobra, nice. Co my tu mamy? Co nawet dobrze jest kadstenka. Samochody są, ale chyba drzewo się jara. Nie. Nie, ognisko ktoś zrobił.
Dobra, gitara, chopie, moment. Ja nie musimy brać. Tak, to tylko same gaśnice i tyle. Gaśnice i tyle. Czekaj, dobra. Gdzie my tu mamy gaśnicę? Jedynka, gaśnica. Dobra. Jedynka też gaśnica, dobra, gitara. O, ja już biorę gaśnicę i biegnę. Będę pierwszy. Czekaj. Jestem za tobą, dowódcą. Kurwa, gdzie są gaśnice? Tu otworzyłem przecież. Gdzie? Tu. Proszę zaczekać na mnie. Ja, nie będę gasił, bo chociaż rekordu i tak nie zrobimy. Bo zanim dobiegnę, to będzie minuta. Proszę biegnąć tutaj. O, jeden się tam chyba... Ale zapierdałem z tymi gaśnicami, nie? Ale tam opierdolę tych, co robili tutaj w lesie, ognisko. Oni już pewnie uciekli, albo się schowali w tym samochodzie. Mogliśmy wziąć łom, rozwalić samochody. Ogólnie nie jest to dużo chyba, nie? Jak biegniemy na cztery gaśnice, to powinniśmy mieć to raz po tak, ogarnięte. Poczekam, żebyś ty trochę pogasił też, bo jak ja coś czuję, że gaśnicą, to wiesz... Dwa ruchy i... I ogień głuchy. No. To pójdę jak zobaczyć, nie ten ostatni? Ej, kurwa, gdzie ten zielony? Odpuścił chyba. Dawaj tu z tą gaśnicą. Nie ma tu nikogo. Ale zostawię się hajcuje, nie? Zostawię wam ten hajcun, idę zobaczyć, czy w namiocie nikogo nie ma. A nie, pójdę, bo tu już jest poza mapą, więc... Kurde, generator, proszę bardzo, popaszki tutaj, skrzynki. Tutaj ty, ja podejrzewam, że więcej punktów tu się kurwa dostaje za to, że my przyjechaliśmy tak daleko, a nie za to, że to gasimy, nie? No. O, gitara. Po robocie! Gdybyśmy nie musieli jechać... Zobacz, jaki agregat stoi, pa! Właśnie jak je tak rozeszam, to tu wszystko jest ładnie porobione. Kurde, spalec. Tamten jeden chłopiec z tą gaśnicą bieg nawet nie zdążył dobiec do miejsca akcji, nie? Ja pierdzielę, ale no, ogólnie... tak szczerze, gdybym zaczął gasić, to ty byś też nie dobiegł. Czas chyba mieliśmy szybki, nie? Czas jazdy szybki tak, i czas szybko. Misji też szybki. Spoko, tak, wszystko, fajnie. Wszystko udało się zrobić, słuchajcie, tą misyjkę na full, więc zajebiście. No dobra, no, mamy 27 minutę, naprawdę zajebista. Biurowe wypalenie robiliśmy, teraz tak, co nam się tu jeszcze gdzieś odblokowało? No kurde, ten dym nad domem mam, no. No to musimy to robić na koniec i tyle, no. Ale czemu mi w ogóle to biurowe wypalenie też pokazuje na biało? Tak, o, jakbym... to dziwne. No, naprawdę dziwne to jest. No dobra, jak robimy. Słuchajcie, nawet jeżeli ta misja już była, ten dym nad domem, no to zrobimy sobie ją jeszcze raz i tyle. Czym my tu możemy jechać? Jedziemy T-Rexem czy nie? Tak, pojedźmy, bo jak jest nad domem, to zawsze można użyć w końcu tego kosza. Ja nie wiem, czy dach będzie... O, ale ty, miałem opcję, żeby rozpocząć od misji, bez dojazdu. Czyli tak, musieliśmy tak, już tak, to tak. robić. A no jo. Chociaż nie wiem, bo ja też sobie takie coś patrzyłem, do miniaturek robię takie coś. Ale nigdy nie sprawdzałem, czy nową misję mogę tak zacząć. To było rozpoczęcie od misji. No już teraz za późno, ale kurde, no zastanawiam się... Dlaczego, to 3 km pokazuje, dlaczego mi nie pokazuje żadnej kolejnej misji? Wiesz, może też przez to, że robiliśmy ten dym nad domem w twoim odcinku, a nie w moim? Ale wiesz, zauważyłem, że jeżeli robimy po razem te misje... No one się odblokowują, to, nie? Tak, to i u mnie i u ciebie się odblokowują, więc... Bo ja też na przykład te, co robiłem na twoim odcinku, już nie mogę. Znaczy nie pokazuje mi jako nowe, tylko jako już zrobione, więc... Dlatego tym bardziej się nie, zawsze nie przejmowaliśmy tym, bo wszystko pokazywało, proszę bardzo, dziwne. No zobaczymy, może najważniejszą misją jest właśnie tutaj ten dym nad domem, żeby odblokować kolejne, albo po prostu coś się nam zbudowało. No nie wiem, zrobimy tą misję, w razie czego no jak robimy jeszcze raz, no to trudno, ale może uda nam się ją zrobić szybciej. O, niż mieliśmy wcześniej. Na przykład, no. Zrobimy ją i słuchajcie, zobaczymy, czy nam się w ogóle coś kolejnego, jakaś kolejna misja odblokuje, bo ja tam szczerze powiedziawszy to nic nie widziałem. No jedyna misja, która była, no to właśnie teraz ta ku wzgórzą, którą przed chwilą zrobiliśmy. Najważniejsze, no ja, że nie mamy ogólnie... super daleko, więc powinniśmy na spokojnie to ogarnąć. Najważniejsze jest to, że te dwie misje mieliśmy nowe, nie używane, a ta jeżeli była robiona, no to tam, tak mówisz, taki dodatek nam. Może ulepszymy to dzięki temu, no bo siedzi mi ta nazwa ogólnie w bani, dym nad domem, tak, że już to było, to... nie? No wiesz, my dużo gdzieś tam czytaliśmy, więc po prostu może minęliśmy to i tyle. Ty, no powiem ci tak, zajedziemy na miejsce i będę mniej więcej tak, wiedział. Będzie widać, ogień tak. się rozprzestrzenia dolnie, znamy status ewakuacji domu, dobra, czyli poszkodowani raczej będą. Nie wiem, jakbym już to czytał raz, co nie? No bo to jest praktycznie co przy drugiej misji, kurwa, także coś... pewnie dojedziemy i będzie trzeba skrzynkę elektryczną znaleźć, odłączyć, wiesz, nie? Było blisko, ale... O, Love, to już jechałem tym tunelem, pamiętam. No i wydaje mi się, że zaraz będziemy jechać chyba w lewo. Na pewno już blisko, bo pół kilometra niecałe. No nie wiem, no zaraz zobaczymy, no siedzi mi ta droga w ogóle w głowie, że myśmy ten tak, już tak, lecieli, tak, nie? Tak, no to Love od razu mi coś mówi, więc... Rzadko tunelem jeździmy. Nie wiem, czy tu wypadku nie zrobiłem.
Może to było po prostu u mnie i się zbugowało i nie szczytało tego. Nie wiem, nie mam pojęcia. No zaraz zobaczymy. No daleko. Gdzie to jest? Tu po lewej, taki mały pożar chyba jest. To... A nie tam! Wiem, nie, ogólnie nie kojarzę tego domu. Jaki dziwny ten dom. No nie wiem, no ogarniemy to, dobra. Bezpieczniki? Ja. Dobra, to teraz tak. Jako, że jestem elektryk wysoki napięć, to... A nie, jedynka. Nie ma... O! Poszukiwania i ratunek. Proszę dwójka, bardzo. Gaśnica. Wąż tłoczny, bierzemy. A czekaj, dobra, dwójka, nie, dwójka weź toporek, albo łom, dobra. Prądownica wewnątrz, gitara. Ej, linię zasilającą ktoś podłączył? O, halo? Mordo, podłączyłeś linię zasilającą, czy nie? Nie, miałem laga, nic nie słyszałem, nic nie mogłem robić. Dobra, czekajcie. Teraz dopiero wróciłem, jak bo... Jak zrobić? Gadałem do ciebie i zero odzewu i miałem taki ten. A ty podłączasz ją, czy nie? Co? Nie, jakbyś mógł podłączyć, mordo, byłbym wdzięczny. A, masz laga chyba, co? Dobra, spróbujemy wejść, słuchajcie, do środka. Albo damy tak, żeby oni tam szli gasić, jedynka iść tu gasić. Coś mamy na łączach, bo mam... Mordo, podłącz tą linię ten, dobra? Jakbyś mógł. Dobra, dobra. Nie wiem, czy dam radę, bo mało co słyszę. Dobra, słuchajcie, ja muszę obiec najpierw chałupę, zobaczyć, czy czasem tej skrzynki nie ma gdzieś tutaj na zewnątrz. Dobra, jest, mam odłączanie prądu. Prąd odłączony. Tak idź. Dobra, woda się skończyła jak coś. Takie kurde, gdzie są te węże pieromskie? Oni mają podłączone? Kurwa, ci też nie są podłączeni. Wyposaż się w wąż tłoczny. Ty co, nie ma? Czekaj. Ej, no nie ma wody. Linia gaśnicza. Okej. Linię zasilającą szukam na razie. Zapierdolę zaraz z drugiego samochodu. No to weź. Czekaj, gdzie tu mamy ten? Tu chyba. Dobra, biegnę. Masz zaraz nie, będzie. Masz tak, nie. Tak. Zaraz będzie. Dobra, macie wodę. Dobra, gitara. Kurwa, czaj, jeszcze do jednego hydrantu się podczepiłeś, nie? To ja już drugiego samochodu nie mogę podłączyć? W sumie niepotrzebnie go podłączam, no ale już chuj teraz z tym wężem biegnę, to podłączę. Najlepsze jest ten z tym typorkiem, kurwa, za mną biegnie cały czas. Dobrze, niech biega. Dobra, dwójka. Wyposaż się też w linię gaśniczą. A ja sobie wezmę z tamtego samochodu, bo u nas już prawdopodobnie nie ma chyba. Też mi się tak zdaje. Wąż tłoczny. Dobra, podczepiamy tutaj. Gitara. Teraz co mamy? Poszukiwanie i ratunek, tak? Czyli mamy ogólnie. Ja wezmę sobie gaśnicę dla pewności, jakby trzeba było coś tam... A, tylko najgorsze jest to, kurwa, że nie mamy znowu wejścia. Nie podłączyłem węża. Dobra. Inaczej. Halo, toporek. Da się tam jakoś inaczej wejść w ogóle, czy nie? Nie wiem, biorę toporek, żeby porozwalać trochę. Bo tak naprawdę to mamy totalną lipę. Ci tam chłopie w ogień weszli, nie? Ja też właśnie chyba. Ogólnie by trzeba było chyba okna powybijać, nie? Ja właśnie wybijam to. Ale to jest otwarte. Ja kurde nie kojarzę tego domu, nie wiem, jakoś tak. Co, ja chyba... Albo to robiliśmy na twoim odcinku? Tak, kojarzę. Mogę zamknąć okno, nie mogę wejść przez okno, halo? Ej, no, ostatnio mogłem wchodzić przez okna. Może z narzędziem nie możesz wejść. O, dobre, poczekaj. Kurde, a tu poszkodowany jest. Widzisz go? To za cholerstwo. Ale i tak, mordo, z oknem nim nie wyjdziesz. Z nim. Nie no, ostatnio wchodziliśmy przez okno. Ale z nim nie, z poszkodowanym nie dać rady. Ale samemu nie mogłem wejść, a teraz no ale samemu co to ci da, wejść, że wejdziesz? No zawsze bym rozwalił tam te, co nie? Kurde. I tak trzeba do niego dojść jakoś. Jak okno rozwalę? A powiedz mi, gdzie on jest? O, poczekaj. Ty masz ten toporek? To dawaj tu tak. Do nas, bo my kurwa nie mamy toporka teraz, my tu wszyscy gasimy. To ja rozwalam okna. Słyszę, jak się od siebie wybijają. Dobrze. O, tutaj też, dobra, tutaj mamy dwóch poszkodowanych. Ktoś przez okno, nice. Trochę się cykam, bo tu jest ogólnie...
Tu się kuchnia pali, ale dobra, nie trzeba gaszyć. Ja w łazience kogoś znalazłem. Łazienka to jest po prostu masakra, to nie? Pali się? No kurde. Taki hajcung, że ja nie wiem, co się dzieje. Dobra, ale z łazienki już wyciągnę gościa, więc. Jak oknem? Mhm. No wiedziałem, że można przez okno wchodzić, dlatego nie wiem, czemu tam. Wydawało, że się nie da. Mogę wejść przez okno, jeżeli stoją tam te takie kłody drewna, co nie poukładane. Dobra, my tu idziemy dalej. Kolejny pokój mamy. Jestem ratownikiem numer jeden. Boże, zaniosę, to jest tak wolno. Tak jest, sir. Nie ma sera. Dawaj, wchodzić do środka i gasić. Popaczki. Tak, to już chyba była, mi się tak coś kojarzy. Jo? Ja nie wiem, ja ci powiem szczerze, że ja jej nie kojarzę. Albo wciul podobna. Powiem ci tak, będziemy wiedzieli, co się zadzieje teraz po tej misji, jak to zrobimy, nie? Czy się odblokują nam kolejne, czy nie? Ale tu się jara! Dobra, próbujcie tam gasić, ja zobaczę, czy uda się po raz kolejny wejść, no bo jak masz się udało przez okno. A ty już tam tą osobę zaniosłeś? Tak. To mamy następną, jo? Tak. No mamy dwie, no bo ja do tej jednej weszłem przez okno. Jezu, tutaj to jest w tej łazience, to masakra. A tutaj? Coś się zmieniło? Przejdź przez okno. Serio? Teraz mogę? Ja pierdzielę. Ta gra jest niesamowita. Dobra. Dobra, to ty się zajmiesz tym poszkodowanym, jo? Tak, 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 tak. Drugiego też już niosę. Będziemy mieli... My wtedy się zajmiemy tu gaszeniem. Będziemy mieli to ogarnięte, to od razu wezmę gaśnicę. Pomogę wam trochę. Nie musisz brać gaśnicy, mordo, z tamtego samochodu weź sobie też wąż. On jest ten? Ja to podłączyłem, dobra, bo dobra, ja dobra. Bo widzę. Zapomniałem, trzeba robić tak, że trzeba oba podłączać, bo wtedy możemy, wiesz, więcej linii gaśniczyk mieć, nie? Kurwa, prysznic się pali. Dobra, łazienka zgaszona. Aha, to git. Kolejny pokój tutaj jest. Dobra, ugaś pożary, git. My zaraz mamy zgaszone. To może ja nie będę brał, bo to zanim się porozwijam, to bez sensu. A czy wiesz co, może się rozwija, bo jak się okaże zaraz, że jakiś jeszcze pokój gdzieś się pali, no to wiesz. Z tej strony mam jedną gaśnicę, więc to też szybko ogarnę. No to dawaj. Nie, bo to zanim wiesz, że tam zero... Dobra, na koniec. Właśnie o tym mowa, zanim no wiesz, nie byłem pewien, czy to jest ostatni pokój, nie? Tak, no. Ale udało grunce się, mamy ogarnięte... powiem wam, no szybko to zrobiliśmy. Szybko. 6 minut. Naprawdę 7 szybko minut to ogarnęliśmy. I teraz pytanie, czy zrobiliśmy to w czasie szybkim? Chyba tak. Tak, tak, tak. Bo nic nie widziałem, żeby coś wyskakiwało, więc... Może i nie było tego, nie wiem. Ta chałupa, jak patrzę na nią, jakby mi się nie kojarzyła, z nie? O, blokowano mały włos, czyli szybko, mamy... Szybko, szybko. Czyli mamy kolejne misje. Czyli niekoniecznie zrobione. To było robione. No nie, 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 chyba nie. Może patrzyliśmy ją, może jej nie zrobiliśmy. Tak. Zobacz, czy mamy ten... o mały włos, takie zadanie. Jest. Czyli... Jeszcze dwie mamy. Aha, jeszcze no to... jest budynek objęty pożarem, 750 PD, a o mały włos? O mały włos? Kurwa, czy tu gdzie to jest? No takie osiągnięcie, znaczy odblokowałem jakby misję. Ja tego nie mam. No ciekawe, może każdy z nas ma, nie wiem, dostaje coś takiego, jak ma swój poziom? Bo ja mam nie tam wiem, chyba ja 17 albo 18, więc... Szczerze, że ja mam odblokowane teraz tę misję, budynek objęty pożarem. Czyli jest szansa na to, że myśmy robili tą misję u ciebie po prostu. Może tak wiesz, idziemy niby równo, niby nam się odblokowują te same misje, ale to też zależy od poziomu. Nie wiem, nie mam pojęcia. A najważniejsze, słuchajcie, że w końcu udało się ogarnąć. No, udało mi się ogarnąć przede wszystkim sterowanie koszem i prądownicą. No, nie udało mi się tego dzisiaj wam pokazać, bo nie było takiej misji. Ale na szczęście udało się też ogarnąć tak, żeby w końcu wysyłać tych naszych. Tych naszych... Tak, to, że pomagają znaczy, bo oni nam też trochę, pomagali, nie? Bo sami widzicie, że to dużo szybciej idzie. No dobra, mordeczki, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawicie łapeczkę w górę. Zapraszam oczywiście do Adasia na kolejny odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się do kolejnego. Na razie, cześć! Na razie.